liczba sinus 120 stopni podniesiona do kwadratu jest równa. I teraz tak. Trzeba skorzystać. Korzystamy ze wzorów redukcyjnych. I można tu z dwóch skorzystać. Pierwszy to będzie taki. Sinus 90 stopni plus alfa to się równa kosinus alfa. Drugi będzie sinus 180 stopni minus alfa to się równa sinus alfa. I teraz ja sobie skorzystam z tego pierwszego. Czyli tak, sinus 120 to jest 90 stopni plus 30. Bo to razem ma mi dać 120 stopni. Tu może lepsze. Czyli nasza alfa. Czyli to się równa kosinus 30 stopni. Jak wiemy, kosinus 30 stopni to się równa pierwiastek z 3 przez 2. A my mamy wyliczyć sinus 120 do kwadratu, czyli to się równa pierwiastek z 3 przez 2 do kwadratu, to się równa 9 przez 3 przez 4. Poniosło mnie. I teraz tak. A to jeszcze tym sposobem Wam pokażę. Więc sinus 120 stopni to się równa sinus 180 stopni minus 60 stopni, a to się równa sinus 60 stopni. Sinus 60 stopni wynosi, uwaga, zdziwienie, będzie pierwiastek 3 przez 2. Więc nasz sinus 120 stopni podniesiony do kwadratu to się równa pierwiastek 3 przez 2. Do kwadratu się równa 3 czwarte. Także obojętnie, którym wzorem policzycie, otrzymacie to samo. To jest ta alfa. Tu też i tu też. Otrzymacie to samo. Pytania? Piszcie.